Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj zajmiemy się bardzo wyjątkowym zwierzątkiem mocy, którym jest zięba zwyczajna. Jest to małe stworzenie o niezwykle pięknym przesłaniu, ale o tym za chwilkę. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają Wam w tle tego słuchowiska żaby, ale jak wiecie, teraz w magicznej oazie u nas już wiosna w pełni i takie piękne koncerty godowe mamy przez cały dzień i przez całą noc. Moi drodzy, na kolejnych zdjęciach zobaczycie, jak wygląda magiczna oaza w tej chwili. To są zdjęcia, które zrobiłam dzisiaj rano. W tej chwili kończy się już sezon sadzenia drzew i w tym miejscu bardzo, bardzo dziękuję za Wasze wsparcie dla wszystkich tych osób, które zdecydowały się teraz na wiosnę, po zakończonej zimie, zafundować, posadzić tutaj internetowo, wirtualnie, moimi rękami drzewo. Jak wiecie, mamy kolejną działkę i jeszcze teraz do końca tego miesiąca będziemy ją zapełniać roślinkami, a następnie przez całe lato utrzymywać przy życiu, bo jak wiecie, tutaj w lecie nie pada deszcz, jest bardzo, bardzo sucho i wszystkie rośliny wymagają niezwykłej pielęgnacji, podlewania, a także stałego z nimi kontaktu. Moi drodzy, ale wróćmy do naszej pięknej, wyjątkowej zięby zwyczajnej. Dla tych osób, które nie wiedzą, jaki to ptaszek, tutaj będziecie widzieć zdjęcie. Występuje on również w Polsce, jest w Polsce chroniony. Jest to mały ptaszek, bo około tych 15 cm z rodziny łuszczaków. Ale co on oznacza? Jest to stworzonko bardzo, bardzo symboliczne, bardzo magiczne. Jeżeli ono jest Twoim zwierzęciem mocy w tej chwili, to jest przesłaniem również, aby nie brać życia aż tak poważnie i cieszyć się każdą chwilą. Czyli może to być przesłanie dla Twojej aktualnej sytuacji. W naszych starych przysłowiach, w naszych starych wierzeniach ludowych stworzonko to kojarzono z przepowiadaniem przyszłości, więc może to również być dla Ciebie wskazówka, aby dokładnie w tej chwili zerknąć w swoją przyszłość, co Cię czeka i może uzyskać jakieś przesłanie anielskie czy przesłanie siły wyższej, co zmienić, aby Twój statek rozpędzony nie rozbił się o skały. Czyli w jaki sposób, co radzą te siły wyższe, w jakim kierunku skierować ten ster, aby te bariery czy przeszkody, które może stoją w tej chwili na Twojej drodze, ominąć. Według indyjskiego przysłowia stworzonko to również łączy się z takim powiedzeniem, że każdy dzień jest piękny, bo żyjesz. Czego jeszcze uczy Cię zięba zwyczajna? No przede wszystkim tego, aby pomaga, aby zmienić punkt widzenia i wprowadzić do Twojego życia jakieś konkretne struktury. Czyli aby zerknąć na Twoje życie i zastanowić się, czy może jest ono zbyt chaotyczne, może jest ono zbyt powierzchowne, może jest ono zbyt oddalone od tego tutaj i teraz i zastanowić się, jakie struktury byłyby korzystne. Może jakiś nowa struktura pracy, może inny podział czasu pracy, czasu na wypoczynek, czasu na realizację jakichś Twoich celów. I pamiętaj, zawsze z tym przesłaniem, by nie brać życia aż tak poważnie i cieszyć się każdym momentem, w każdej chwili. Zięba zwyczajna jest również przesłaniem, by nauczyć Cię zerknąć w to, co schowało się w Twojej piwnicy. Czyli symbolicznie zastanowić się, czy gdzieś coś chowasz w tej symbolicznej szafie, w piwnicy, w Twojej podświadomości i starasz się o tym zapomnieć, a to ciągle wychodzi na światło dzienne. I znowu z tym przesłaniem nie bierz życia tak poważnie i ciesz się każdą chwilą.
Gdy coś chowamy w naszej piwnicy, tej symbolicznej piwnicy, to często zjada nas to od wewnątrz. To jest taki kościotrup w szafie, który po prostu tam jest. Nawet jeżeli my staramy się o nim nie myśleć, to on tam jest i ciągle nam przypomina, o czymś nam przypomina, czymś negatywnym i stara się nas wciągnąć w ten mrok. Czyli zięba zwyczajna jest również tym przesłaniem, aby posprzątać, aby usunąć to, co do ciebie nie pasuje. Usunąć ten balast z twojej podświadomości. Może są to jakieś stare przekonania wyniesione jeszcze z rodzinnego domu, które cię w pewien sposób... Tutaj pajączek mi wisi na palcu. Zaraz go odłożymy. Czyli przesłanie na wyższą świadomość, na to, aby skoncentrować się i rozwijać dalej twoje właściwości ponadnaturalne, nazwijmy je tak, czyli medialne, duchowe, zdolność może jasnowidzenia, aby w pełni radości wyrażać siebie każdego dnia. I to szczególnie to zwierzątko pojawia się u osób, które żyją dniem jutrzejszym, czyli żyją tak, jakby odsuwając wszystko na później, że no dzisiaj jeszcze muszę to zrobić, muszę iść do tej pracy, muszę to wykonać, ale jutro już będę robić coś innego. Czy jak będę mieć to i tamto, to będę szczęśliwa, będę szczęśliwy. Często pojawia się to zwierzątko u osób bardzo zapracowanych, które pracują tylko po to, aby w przyszłości sobie coś kupić albo w coś zainwestować i nie zdają sobie sprawy z tego, że już dzisiaj lub już jutro może być koniec, czyli już dzisiaj może się skończyć twoje życie lub już jutro. Dlatego tak ważne jest, aby z tego życia pozytywnie korzystać, dzisiaj realizować twoje talenty, dzisiaj przeznaczyć chociażby tą sekundę, minutę na to, by przytulić się do ukochanej osoby, do ukochanego zwierzątka, aby popatrzeć dookoła i powiedzieć, o jak to jest cudownie, że żyję. Jak cudownie jest to, że dzisiaj pada deszcz. Jak cudownie jest, że dzisiaj świeci słońce, tak jak u nas w tej chwili przez cały tydzień będzie piękna pogoda. I to jest również taki moment, aby wyjść na zewnątrz i powiedzieć, dobrze, dlaczego odkładam to na jutro? A może już jutra nie dożyję, prawda? To jest przesłanie zięby, bardzo, bardzo symboliczne. Dzisiaj, teraz, zobaczyć, co jest pięknego wokół ciebie. Ale również jest to przesłanie na porządek, aby mieć porządek we własnych sprawach. Stąd właśnie te struktury, te potrzebne struktury, które pomogą nam wygospodarować czas na to, aby cieszyć się tą chwilą dzisiejszą. Czyli może nazwijmy to tak obrazowo. Wykonujemy jakąś pracę, ponieważ chcemy coś sobie kupić w przyszłości. Ale nie mamy ochoty tej pracy wykonywać i właściwie ona nas męczy. Dlatego zamiast tę pracę wykonać, otwieramy na przykład Facebook, aby tak na chwilkę pomyśleć, co robią inne osoby. I nagle z tej chwilki robi się godzina, dwie. A przecież tą godzinę i dwie można było w jakiś piękny sposób, w jakiś specyficzny, tylko dla ciebie sposób wykorzystać, aby coś stworzyć, coś, co sprawia ci przyjemność, aby po prostu wyjść, wystawić twarz do słońca, powiedzieć, wow, ale cudownie, że żyję. Czasami wykonujemy różne, ja nie neguję tutaj Facebooka w żaden sposób, nie o to chodzi. Chodzi o to, aby zastanowić się, czy może przeznaczyć, nie wiem, zegarkiem w ręku, to 10 minut na Facebook. Mija to 10 minut, wyłączam i jest to tak zwana ta właśnie korzystna struktura. Bo mogą pojawić się takie pytania, co pani ma na myśli pod tą korzystną strukturą w twoim życiu. Struktura, która dzieli twój dzień, abyś mógł również przeznaczyć czas na robienie tego, co